Agnieszka Grądkowska, witam w programie Po Godzinach. Witam moich dzisiejszych gości, zumboholików. Kasia Tomasiewicz i Karol Tomczak, witam Was serdecznie. Witamy. Dzień dobry. Właśnie, tak powiedziałam, zumboholicy. Podobno zumba uzależnia, czy jest to prawda? Zumba to jest taniec sam w sobie, więc ja myślę, że ogólnie samo uzależnienie wypływa z ruchu, więc jeżeli dodatkowo dojdzie do tego zumba, którą się zajmujemy od jakiegoś czasu, to można powiedzieć, że to wszystko, każdy ruch wpływa nam na jakąś formę uzależnienia. Kasia, kiedy ciebie zumba uzależniła? Mnie zumba jakiś czas temu, dokładnie 3-4 lata, poszłam na pierwsze zajęcia właśnie do tego pana i zaraził mnie tak swoją pasją, podejściem do grupy, ogólnie tym, jak to się odbywało i po jakimś czasie, za namową, zrobiłam kurs instruktora Zumba Fitness i od tego czasu, znaczy po pewnym czasie stworzyliśmy razem team. Prowadzimy zajęcia teraz razem. Karol, to ja rozumiem, że Kasia była taką wyróżniającą się perełką, którą wypatrzyłeś swoim profesjonalnym okiem. Nie, ją wypatrzyłem, tylko ona sama w sercu wiedziała, że ta cała magiczna rzecz, która tu się dzieje w trakcie, jest bardzo tożsama z nią, więc to była tylko kwestia czasu, żeby się to wszystko zmaterializowało i żeby była instruktorką, zresztą jedna z najznakomitszych, jaka jest w Polsce w tym momencie. Ty przez wiele lat byłeś tancerzem, nie ma co ukrywać. W czym tkwi fenomen zumby, że i ty to pokochałeś? W jakiś sposób jest dużo prostsza niż taniec towarzyski. Taniec towarzyski mimo wszystko ma pewne reguły, których się trzeba trzymać i partnerkę, o którą trzeba dbać. A tu jest tak naprawdę możliwość bycia samym ze sobą na sali, wsłuchania się w muzykę i instruowanie instruktorów polega tylko na tym, w którą stronę dany ruch ma zmierzać, czy to jest jakakolwiek pomoc. My nie naprawiamy, raczej my nie poprawiamy tutaj ruchu, nie podchodzimy, nie staramy się w żaden sposób wpływać, tylko bardziej staramy się pokazywać ludziom, że to serce odpowiada za ruch, który się tutaj dzieje, więc magia właśnie polega na tym, że jest dużo prostsza i jest sama cudowna w sobie przez muzykę, która tutaj leci, jest muzykę latynoamerykańską. A ja słyszałam, gdzieś wyczytałam, że zumba to jest taka dyskotekowa forma aerobiku. Co wy na to? Z pewnością ludzie, którzy tu przychodzą, mogą się odstresować i traktują to jako formę zabawy, a poprzez zabawę nie zdają sobie sprawy, jakie spalają w tym czasie ilości kalorii. Właśnie, tu się muszę ciebie jako kobiety zapytać, bo zapewne większość waszej grupy stanowią kobiety. Płyną z tego niesamowite korzyści, prawda? No pewnie, chociaż jakiś czas temu mieliśmy też dwóch panów na zajęciach. Zresztą Karol chyba do tej pory ma w innych grupach panów, ale zdecydowanie większość kobiet. Większość kobiet. Widzisz po swoich podopiecznych, jak ich sylwetki się zmieniają? Oczywiście, widzę. Widzę, panie są same zadowolone, same przychodzą, chwalą się, mówią, że poprzez zumbę zrzuciły dosyć dużo kilogramów, także nie tylko widzimy, ale sami po prostu przychodzą i się tym chwalą, że jest to po prostu fenomen, nie? Karol, jak z tymi mężczyznami? Chętnie przychodzą? Czy może jest jakaś bariera, że krępują się, może sądzą, że zumba to jest takie babskie? Zumba nie jest kobieca, ale natomiast jeżeli przychodzi mężczyzna i widzi 20 kobiet tańczących, to później jest mu trochę niezręcznie zazwyczaj. Chociaż mam takich, którzy w ogóle się nie przejmują tym, że są obecne kobiety dookoła. To tak naprawdę jest dla wszystkich, tak jak każdy sport czy każdy rodzaj ruchu, który trzeba poczuć. Więc myślę, że to jest kwestia czasu. W krajach latynoskich latynosi chodzą na zajęcia i tam frekwencja jest praktycznie taka sama, czy proporcja jest taka sama kobiet do mężczyzn. No u nas jest to trochę trudne z uwagi na to, że polscy mężczyźni są lekko nieśmiali pod kątem ruchu i tym bardziej gdzieś są dookoła kobiety, więc my nie wpływamy, my w jakiś sposób na siłę nie zachęcamy do bycia. Przyjdź, popatrz, zatańcz, pociesz się tym, jeżeli my jako instruktorzy spełniamy swoje zadanie i pokochasz to razem z nami, to będziesz czuła się tu wyśmienicie. A są jakieś konkretne kroki, które
jakieś podstawowe, które zawsze się powtarzają, których można się nauczyć, czy po prostu każdy może przyjść i ograniczeń nie ma zarówno wiekowych, jak i może jakichś fizycznych? To znaczy tak, na pewno dane choreografie są, są bazowe kroki salsy, reggaetonu, samby, z tym, że każda następna choreografia bazuje na tych krokach i jest poprzez, jest w pewnym sensie modyfikowana, ale tak naprawdę nie ma takich, że tak powiem, typowych kroków tanecznych, wyuczonych. Trzeba to po prostu poczuć, nie? Ale każda kobieta w każdym wieku tak naprawdę i mężczyzna oczywiście. Tak. Mamy grupy, w których są osoby od kilkunastu lat do nawet 60 plus, także... Nie ma żadnych ograniczeń. Nie ma ani wiekowych, ani pod względem płci. To jest sport dla wszystkich. No właśnie. Ja tylko coś jeszcze nawiążę, to tak samo jak z crossfitem, który Kasia uprawia i zresztą ja też regularnie. Jeżeli zaczynasz od mniejszych ciężarów, to z czasem te ciężary pojawiają się większe. Jeżeli przychodzisz, łapiesz tą kettlę i masz na początku 8 kg i pokochasz od razu akurat podnoszenie takie, a nie inne, to po pewnym czasie podnosisz 12 i tak dalej. Tu jest tak samo. Przyjdziesz, zaczynasz od jakiegoś prostego ruchu, a ten ruch po raz w jakimś czasie zamienia się w coraz ciekawszy, coraz bardziej w ciele, coraz bardziej potrafisz się zapomnieć, wsłuchać się w swoje ciało i z jednego obrotu, który musisz robić, robisz później 3. Właśnie zacząłeś temat, do którego dążyłam. Kasiu, skąd właśnie do nas przyjechałaś? Z crossfitu, od Maćka Wyszyńskiego. Powiedz mi, pracujesz zawodowo, jako żołnierz zawodowy, co również może być dziwne w przypadku tak kruchej, delikatnej kobiety, zumba praktycznie codziennie. Po co ci jeszcze ten crossfit? Czy ty nie potrafisz żyć bez ruchu? No tak, po części tak jest. Crossfit jest to takim uzupełnieniem też mojego treningu. To robię zumba z pasji i dla ludzi, a też potrzebuję czegoś więcej, dlatego chodzę na crossfit, co bardzo też kocham, nie? To też w pewnym sensie rozwija i sylwetkę, i siłę. Także to jest troszkę już inna dyscyplina. Ale czy twoja doba ma więcej niż 24 godziny? Ty masz czas na przyziemne sprawy jak zakupy, pranie, sprzątanie, gotowanie? Czy może mąż to robi? No jakoś sobie z tym radzę, mąż pomaga. Karol, ty również crossfit, do tego jeszcze przed chwilą boks. Tak, i też kocham od wielu lat treningi bokserskie. Zaraził mnie kiedyś Amin Husajnow, teraz Kamil Kondy ma swoją sekcję, do której serdecznie zachęcam. Każda forma ruchu nas doprowadza do tego, żeby w zumba być jeszcze lepszym, żeby wprowadzać elementy nawet lekko crossfitowe czy sztuk walki, bo tak się też dzieje w różnych elementach tańca, że warto pomieszać wszystkie te aspekty, więc rozwijamy się jak tylko możemy po to, że jak organizujemy raz na pół roku jakiś duży event czy duży maraton z jakąś gwiazdą światową, to chcemy wtedy dawać z siebie jeszcze więcej i to wszystko w ciele nam oddaje właśnie na parkiecie. No właśnie, odnośnie tych eventów, w zeszłym roku odwiedziła Was gwiazda zumby, można tak powiedzieć, z Brazylii, Ricardo, dobrze mówię? Z Kanady, ale dużo, tak, jest to jeden z największych postaci, osobowości, która u nas gościła w Polsce po raz pierwszy zresztą. Także przyjął zaproszenie. Od tego czasu zdarza się tak, że już mamy odpowiednie kontakty, które umożliwiają nam zapraszanie kolejnych gwiazd. Teraz był Pedro Camacho z Dominikany, a w przyszłości 31 marca czeka nas event z Lorettą Bates, w tym momencie numer jeden na świecie, niekwestionowana prawa ręka założyciela zumby Beto Pereza, więc już się nie możemy doczekać też pierwszy raz w Polsce i to u nas w małym regionie, także... No właśnie, Kętrzyn, taka malutka plamka w Polsce, w Europie, na świecie, jak to się stało, że Loretta do Was przyjeżdża? Kto zadziałał? To wszystko płynie z serca, przede wszystkim Karola, który tak jakby chce dać dla uczestników naszych zajęć więcej, dać możliwość spotkania się z ludźmi z innych regionów Polski i z innych zakątków świata, dlatego to wszystko wypływa z serca i dla naszych uczestników zajęć. Czy wyobrażacie sobie życie bez zumby?
Nie wyobrażamy sobie życia bez zumby. Też chyba mówię za Kasię. Zaraz zobaczymy, co powie Kasia. No ja również sobie nie wyobrażam. Zumba, mogę przyznać, że zmieniła moje życie i już sobie nie wyobrażam dnia bez zajęć i zumby. Ja myślę, że wasi podopieczni również nie wyobrażają sobie dnia bez zajęć z wami. Dziękuję wam serdecznie za rozmowę. Zumbomaniacy Kasia Tomasiewicz, Karol Tomczak. Do zobaczenia. Dzięki.